Cześć, jestem Gaja i prowadzę bloga gajapisze.pl o minimalizmie, zrównoważonym stylu życia oraz rozwoju osobistym. Dzisiaj mam dla Was wideo na temat targów rzeczy ładnych, na których byłam w Warszawie niedawno i na temat kilku rzeczy, które tam kupiłam. Jest to temat być może troszeczkę taki nietypowy dla mojego kanału, bo ja jestem minimalistką i częściej opowiadam Wam o tym, czego nie kupiłam, dlaczego nie kupuję, albo opowiadam o odgracaniu, o tym, jak pozbywam się rzeczy, opowiadam Wam o rzeczach, których nie używam, których nie potrzebuję w swoim życiu. Natomiast ten mój minimalizm, bo myślę, że każdy ma swoją gdzieś tam wersję minimalizmu, którą wdraża do życia. Mój minimalizm polega nie na tym, żeby nic nie mieć, nie kupować, tak jak na przykład są tacy radykalni minimaliści, którzy nie wiem, mają 20 rzeczy, jeden plecak. Ja bardzo podziwiam i szanuję taki styl życia, natomiast to nie jestem ja. I po kilku latach różnych eksperymentów i interesowania się minimalizmem już to wiem. Tak, w minimalizmie nie chodzi o to, żeby nie mieć rzeczy, albo żeby mieć, nie wiem, 50 rzeczy, żeby nic nie kupować. Według mnie chodzi tu bardziej o to, że jeśli już kupujemy, to robimy to świadomie, robimy to z jakąś rozwagą i robimy to w taki intencjonalny sposób. Chodzi o to, żeby w taki świadomy sposób podchodzić do rzeczy, które wnosimy w nasze życie, bo jako minimalistka wierzę, że rzeczy mają swoją energię, którą nam przekazują. Może to być pozytywna energia lub negatywna energia. I na pewno minimalizm nie polega na tym, żeby odmawiać sobie, żeby żyć w jakiś taki sposób cierpiętnika czy cierpiętniczki, tak, żeby, nakładać na siebie takie ograniczenia, które sprawiają nam dyskomfort, które gdzieś tam sprawiają nam ból w imię jakichś, nie wiem, ideałów. Jeżeli są jakieś rzeczy, których my potrzebujemy, których rzeczywiście używamy, które lubimy, które sprawiają nam przyjemność, które wnoszą do naszego życia coś pozytywnego, to uważam, że nie stoi to w sprzeczności z zasadami, z ideami minimalizmu. Ja często zauważam w sieci, w mediach społecznościowych, takie stawianie sprawy na ostrzu noża, takie bardzo czarno-białe myślenie. Kiedy czytam, nie wiem, jakieś komentarze pod treściami minimalistów, zauważam takie dwie postawy, tak? Jedna postawa to jest takie właśnie obraźliwe zwracanie się do osób, które gdzieś propagują ideały minimalistyczne, pisanie, tak, najlepiej ubierz worek po ziemniakach na siebie, nic nie kupuj, w ogóle takie bardzo agresywne podejście do tego, że ktoś na przykład rezygnuje z jakichś rzeczy i piętnowanie, naśmiewanie się właśnie z takiej postawy minimalistycznej. I z kolei na drugim jakby końcu tego spektrum jest taka postawa: twoja łazienka wygląda jak w Rossmanie, ja myję się tylko jednym mydłem, mam tylko jeden krem, jak możesz mieć tak dużo rzeczy? I właśnie takie krytykowanie z jednej strony i za to, że się ma dużo, i za to, że się ma mało, jakby też pokazuje mi, że tak naprawdę my nigdy nie będziemy mieli tej idealnej liczby rzeczy, która zadowoli wszystkich ludzi, więc myślę, że nie ma się co tym przejmować. Bo tak jak często powtarzam, według mnie prawda leży gdzieś po środku, tak? Ja ani właśnie nie, wydaje mi się, nie jestem rozrzutna, nie kupuję ponad miarę rzeczy, ani nie jestem bardzo gdzieś właśnie taka radykalna w tym minimalizmie. Zdarza mi się kupować, lubię piękne rzeczy i właśnie chcę Wam dzisiaj dlatego opowiedzieć o tym też, na co ja zwracam uwagę, kiedy kupuję, dlaczego kupuję konkretne rzeczy, co rozważam, kiedy właśnie podejmuję taką decyzję o zakupie. No i oczywiście to nie jest tak, że każdy mój zakup jest świetny, idealny, przemyślany. Zdarza mi się popełniać zakupowe błędy i to jest też okej. Popełnianie błędów jest częścią procesu uczenia się, jest częścią doskonalenia samego siebie, więc akceptuję to, że czasami zdarzy mi się, nie wiem, dokonać jakiegoś impulsywnego zakupu albo na przykład kupię coś dlatego, że zainspirowała mnie jakaś, nie wiem, blogarka, influencerka, ale nie do końca ta rzecz do mnie pasowała. Ja jako minimalistka przykładam dużą wagę do rzeczy. Tak trochę to brzmi paradoksalnie, natomiast ja z rzeczami obchodzę się właśnie z uwagą i staram się, żeby rzeczy, które wprowadzam do swojego życia,
były przemyślane. Dlatego właśnie wybrałam się na Targi Rzeczy Ładnych. Ta edycja targów to była 10. jubileuszowa edycja. Są to takie targi, które już mają swoją historię. Tłumy na targach były ogromne. Natomiast co też jakby pokazuje mi ogromne zainteresowanie właśnie polskim designem i rzemiosłem, takimi produktami bardziej lokalnymi, niszowymi, nie produkowanymi masowo. I to mnie bardzo, bardzo cieszy. Przeczytam Wam w ogóle, być może znacie, być może nie znacie, Targi Rzeczy Ładnych. Oni też mają stronę, mają sklep internetowy, więc te przedmioty też można kupować przez internet. Przeczytam Wam, co oni piszą o sobie, bo to jest coś, co też jakby przemawia do mnie i stoi w zgodzie z moimi ideałami i z moimi przekonaniami. Szukamy dla Ciebie rzeczy unikalnych, dlatego większość produktów wytwarzana jest ręcznie, w limitowanych, krótkich seriach, przy wykorzystaniu wysokiej jakości materiałów, niepowtarzalnych wzorów i nieograniczonej wyobraźni ich twórców. Wierzymy, że wszystko, co nas otacza, wpływa na naszą codzienność i samopoczucie. Mówi się, że esencją każdego dobrze zaprojektowanego przedmiotu jest historia, która stoi za jego twórcą. Targi Rzeczy Ładnych to miejsce, w którym chcemy tę historię opowiedzieć. Celem wydarzenia jest wspieranie i popularyzowanie polskiego designu, inicjowanie dialogu między projektantami, producentami, konsumentami oraz mediami. Targi Rzeczy Ładnych integrują środowisko związane z designem, tworząc wspólną, otwartą przestrzeń do dyskusji o roli i potrzebie estetyki w codziennym życiu. Taką właśnie rzeczą, którą kupiłam i właściwie głównie po to też pojechałam na targi, bo ja jakby planowałam od dłuższego czasu wybrać się na targi, odkładałam pieniądze, wiedziałam, że chcę tam pojechać, wiedziałam, że będę na pewno chciała coś ładnego sobie kupić, więc oszczędzałam przez pewien czas. Myślę, że to jest też taki fajny patent właśnie na oszczędzanie, żeby mieć jakiś taki cel. Natomiast właśnie chciałam kupić sobie fajny kubek do kawy, bo jest to dla mnie, nie wiem, taka część jakiegoś porannego takiego rytuału, który bardzo lubię i piękna polska ceramika to jest coś, co gdzieś tam sprawia, że ten rytuał ma dla mnie kolejny fajny wymiar. Ten kubek akurat właśnie jest w taki sposób zaprojektowany, że można go położyć na łóżku, położyć na kanapie, on się nie przewróci, bo ma taki kształt trapezu, więc idealny dla mnie, bo ja kawę zawsze piję rano w łóżku. A przy okazji też miałam okazję właśnie porozmawiać z chłopakiem, który pracuje tak przy wytwarzaniu tych kubków, tej ceramiki. Więc fajnie też jest właśnie poznać osoby, tak jak na przykład myślę sobie o rzeczach, które my kupujemy w sieciówkach. Nie mamy tak naprawdę szansy poznać tych osób, tak naprawdę zobaczyć takiego człowieka z krwi i kości, który stoi za tym produktem, więc myślę, że to ma po prostu dla mnie takie duże znaczenie. Oczywiście ja też kupuję w sieciówkach, zdarza mi się od czasu do czasu. Natomiast kiedy tylko mogę sobie na to pozwolić, staram się sięgać właśnie do polskich twórców. No dobra, ale tak naprawdę to, co ja jeszcze kupiłam, to zbiła mi się ostatnio mydelniczka w moim mieszkaniu w Sopocie, więc postanowiłam ją wymienić. To była też taka kolejna rzecz, którą wiedziałam, że chcę kupić na tych targach. Nawet nie wiem za bardzo, czy to jest w sumie mydelniczka. Jak ją zobaczyłam, to jest właściwie taki drobiazg ceramiczny, Pogo Studio nazywa się tak firma, która to wytwarza i powiem Wam, że mam po prostu takie skojarzenia z morzem, z falami, z piaskiem. Bardzo takie właśnie moje sopockie klimaty, więc wybór był oczywisty. Także to jest taki drobiażdżek, który sobie kupiłam. Wiecie też, że uwielbiam miody oraz wszystko, co ma coś wspólnego z pszczołami, wytwory pszczelarskie. I właśnie na tych targach poznałam pasiekę miejską Pszczelarium. Oni w ogóle robią miody z uli, które są umiejscowione w Warszawie, w różnych dzielnicach Warszawy. To się nazywa Pszczelarium. Ja w ogóle byłam w szoku, że w mieście są ule i te pszczoły tam ten miód produkują. Ja akurat zdecydowałam się na miód praski z Pragi. Jest to miód
kasztanowcowo, wino bluszczowy. Ma to sens, bo kasztanowce rosną w miastach, więc mają kwiaty. Najbardziej można z nich robić miód. Jeszcze go nie jadłam, ale jest pięknie opakowany. Też miałam okazję właśnie porozmawiać z chłopakiem, który pracuje przy tych miodach. I kupiłam też świece. Powiem Wam, że uwielbiam zapach wosku pszczelego. Nie wiem, ma w sobie coś takiego po prostu, co uderza we mnie, w moje nuty. Masz w ręku wyjątkowy efekt pracy naszych miejskich pszczół. A co ja tu jeszcze mam? Kupiłam też prezent dla przyjaciółki. Nie będę Wam pokazywać, bo nie chcę, żeby ona też w razie czego zobaczyła. Jest to akwarela namalowana właśnie przez dziewczynę, która tam była na targach. I jest tutaj taki motyw, który wiąże się z firmą, którą moja przyjaciółka założyła niedawno, więc jest to dla niej taki prezent. Jakby chcę jej pokazać wsparcie dla jej nowej przygody, dla jej nowej firmy, więc prezent jest. Kupiłam też kolejne świeczki. Widzicie, świeczki, ceramika. To są po prostu takie drobiazgi. Ta firma nazywa się Hagmi. Też wcześniej o niej nie słyszałam. Robi świece z wosku sojowego. Zwłaszcza drzewo sandałowe. To jest taki zapach, który bardzo, bardzo lubię w świeczkach. I kupiłam też od niej kadzidełka. Bardzo sympatyczna, miła dziewczyna. Podobno pobudzają kreatywność. Może się przydadzą przy pisaniu, zobaczymy. Było też stoisko Ministerstwa Mydła, więc kupiłam właśnie... To jest w ogóle hit. Pamiętacie takie torebki? Się wszystko kiedyś w takich torebkach sprzedawało. Jajka, cukierki. Tak. Myślę, że tej marki nie trzeba przedstawiać. Oni robią świetne kosmetyki. W szczególności bardzo, bardzo Wam polecam peeling hałwowy, który nie tylko fantastycznie pachnie, ale też pięknie oczyszcza cerę. I postanowiłam też spróbować takie serum ryż i ceramidy. Bardzo już je wyjęłam i przetestowałam. Wczoraj jest z płytką gua sha. Bardzo fajne, delikatne dla cery wrażliwej. Ja akurat nie mam skóry wrażliwej, ale podobało mi się, że jest właśnie takie bardzo lekkie i nie ma jakiegoś takiego przytłaczającego zapachu. I co jeszcze kupiłam? Kupiłam kawę do domku sobie, jak wrócę do Sopotu, z firmy Hybe. How are you brewing? Ok, dopiero teraz to skumałam. Ok. Wypijmy za to. Właśnie się zastanawiam, co to jest za nazwa Hybe? Tak, to jest polska palarnia kawy. Ja często kupowałam ich w Coffee Desku, no ale mieli swoje stoisko, wypiliśmy też u nich kawę przepyszną jak zawsze i stwierdziłam, że skoro to premiera, nowość, to kupię. To jest właśnie taki przykład takiego wypośrodkowania w tym minimalizmie i wypośrodkowania właśnie w kupowaniu rzeczy lokalnych i nielokalnych, bo ja ogólnie piję dużo kawy, tak mi się przynajmniej wydaje. I nie zawsze kupuję taką kawę speciality, bo jest ona droga. Natomiast tak zdarza mi się, że kupuję, nie wiem, kawę w Lidlu, kilogram za 39 zł. To jest, powiedzmy, taka kawa dla mnie codzienna. Natomiast kupuję od czasu do czasu, tak, jak mogę sobie właśnie na to pozwolić. Wiecie, w kwietniu są wakacje kredytowe, więc... Więc pozwalam sobie właśnie czasami na taką lepszą kawę, natomiast też mam świadomość, że to jest jakby coś bardziej takiego wyjątkowego i to też sprawia, że to doświadczenie picia tej kawy jest fajniejsze. Jeżeli szukacie jakiejś dobrej kawy speciality, to polecam Wam Hybe, czyli How Are You Brewing. Bardzo dobra kawa, bardzo dobra kawa.
No i ostatnia rzecz, nie wiem, czy na YouTubie jest to w ogóle dozwolone, bo jest to napój dla dorosłych. Nie wiem, czy na YouTubie można o alkoholu mówić, muszę to poczytać. W każdym razie jest to zestaw degustacyjny miodów pitnych. Na targach było kilka takich stoisk właśnie z lokalnym jedzeniem, z winami produkowanymi w Polsce. No, wina nie najtańsze, więc może którymś innym razem się skuszę. Natomiast ten zestaw wydał mi się bardzo ciekawy. W ogóle miody pitne to nie jest jakaś taka rzecz, którą ja piję. Najczęściej piję wino. Natomiast skusiłam się, bo jest to po prostu ładne. No i te miody nie są takie super słodkie, one są dość wytrawne. To jest na przykład fajne, nie wiem, na prezent, tak? Dla kogoś zamiast jakiś, nie wiem, Johnny Walkera komuś dać na urodziny czy imieniny, podarować właśnie taki zestaw miodów pitnych z produkowanych w Polsce pięknych butelkach. Jeszcze ich nie próbowałam. Dzisiaj wieczorem być może spróbuję, bo najpierw trzeba je schłodzić i dam Wam znać, czy były dobre. I to jest właściwie wszystko, więc widzicie, jakoś nie było chyba, tak mi się wydaje przynajmniej. Może dajcie znać w komentarzach, czy uważacie, że dużo kupiłam, czy mało kupiłam. Tak, kupiłam kubek, kupiłam mydelniczkę, kupiłam miód, świeczki, kadzidełka, kosmetyki, kawę i te miody pitne. Aha, i prezent. Aha, i kupiłam też zakładkę do książki, już zupełny taki drobiazg. Z takim frędzelkiem, uwielbiam wszelkiego rodzaju frędzelki. Tak wygląda zakładka, też malowana przez dziewczynę. Akwarelowe historie, bo kupiłam sobie nową książkę, więc potrzebowałam nową zakładkę. To jest w ogóle książka, którą kupiłam w Biedronce za 20 zł. Pisałam o tym na Instagramie. Zawsze jak jestem w Biedronce na zakupach, to zaglądam na właśnie półkę z książkami, bo często gdzieś tam jest taka jakaś sekcja książek w bardzo, bardzo dobrych cenach i jak zobaczyłam Kinga, to stwierdziłam, że muszę ją kupić, bo miałam ochotę sięgnąć po książkę, którą wiedziałam, że przeczytam szybko, w którą się wciągnę. King jest świetnym pisarzem. To nie jest jakaś wysokich lotów literatura. To jest opowieść w ogóle o płatnym zabójcy, który też wspomina swoje dość traumatyczne dzieciństwo, więc jest trochę takich momentów wzruszających, smutnych. Natomiast jeżeli chcecie sięgnąć po książkę, którą właśnie będzie się czytało z przyjemnością, płynnie, szybko, to bardzo polecam tego Kinga. Może też namierzycie go w Biedronce. Także to jest właściwie wszystko, jeżeli chodzi o moje zakupy. Dajcie znać, czy byliście na targach rzeczy ładnych, czy może planujecie, czy znacie któryś z tych marek, może znacie jakichś innych fajnych artystów, twórców, którzy dostarczają nam pięknych, funkcjonalnych, miłych rzeczy po to, żeby nasze życie było odrobinkę lepsze. Bo rzeczy mogą sprawiać, że życie będzie lepsze. Najważniejsze jest to, żeby nie dać się tym rzeczom gdzieś tam przejąć kontroli nad naszym życiem. Żebyśmy zawsze my kontrolowali sytuację, żebyśmy my kontrolowali nasze życie i nasze rzeczy. Dzięki wielkie za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. I do usłyszenia za tydzień albo za dwa. Cześć!